Cześć. Jesteśmy w nowym Nissanie NP300 Navara i kilka słów o tym samochodzie. Może nie kilka, pewnie troszkę więcej niż kilka, bo mam dużo czasu i mam trochę do powiedzenia. Zaczynamy po raz chyba drugi czy trzeci nietypowy, czyli od środka samochodu. Od razu pokażę Wam trochę tutaj rzeczy. Nie będę już brał tej kamery, przemieszczał, bo z tego co widzę w komentarzach, nie jesteście z tego zadowoleni. Zresztą nie wygląda to dobrze, więc odpuścimy sobie. Nie ma tutaj jakichś wielkich, ważnych detali, szczegółów, które trzeba by pokazać z bliska. Kilka słów o Nissanie NP300 Navara. Pewnie nie jeden z Was zwrócił uwagę na to, że samochód przejął nazwy dwóch modeli, bo wcześniej oferowano Nissana NP300 jako taki wół roboczy, taki samochód do pracy. Ten model nazywał się również Navara na niektórych rynkach, ale u nas był sprzedawany jako Nissan Pickup na początku, później jako Nissan Navara, jako Nissan NP300, natomiast Navara to była taka jakby oddzielna linia, ponieważ samochód wyglądał zupełnie inaczej, był nowocześniejszy, tamten taki troszeczkę staroświecki, Navara już trochę nowocześniejsza, to taka kwadratowa, z dużymi lampami, od 2005 bodajże, czy 2006 roku oferowana. Świetnie się sprzedawało, bo tych aut widać w Polsce bardzo dużo, więc samochód się dobrze przyjął. Nie był do końca udany, ponieważ właściciele Navar narzekali na wszystko, praktycznie od rdzy po psujące się silniki, aż po takie awarie jak chyba półosie, zawieszenie było słabe, tam dużo rzeczy było słabych. Miejmy nadzieję, że połączenie NP300, czyli tego woła roboczego, który swoją drogą był akurat udanym modelem, i Navary, czyli takiego bardziej wygodnego, można powiedzieć w cudzysłowie luksusowego pick-upa, w jeden model, bo myślę, że taki był chyba zamysł. Mam nadzieję, że to sprawi, iż nowy Nissan Pickup, z tego co pamiętam, chyba czwartej już generacji, będzie naprawdę udanym samochodem. Ja nim jeżdżę od wczoraj, dziś spędziłem z nim cały dzień na nagraniu wideo i muszę przyznać, że samochód mi się spodobał, aczkolwiek ma pewne swoje wady, ale ma też fajne zalety. To, co się zmieniło w tym samochodzie, to przede wszystkim technika. Technicznie auto mocno poszło do przodu. Po pierwsze downsizing silników. Poprzednie to były 2,5-litrowe, teraz mamy 2,3 litra. Jednostka napędowa 160-konna, taka podstawowa, mocniejsza 190-konna. Chyba najmocniejszy silnik w pick-upach, z tego co teraz kojarzę. Nie chcę tutaj oszukiwać, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba obecnie najmocniejszy pick-up oficjalnie oferowany na polski rynek, bo ani Toyota, ani Mitsubishi ma chyba 184 konie mechaniczne. Ford, a nie, jednak Ford jest mocniejszy, ale nie pamiętam, jaki Ford miał ten 3.2, miał 200 koni, ma 200 koni, ale nie pamiętam, jaki ma moment obrotowy. Natomiast nawet jeżeli nie jest to najmocniejszy, to jest to jeden z najmocniejszych pick-upów. Pomimo małego silnika, to jednak jest on podwójnie doładowany, dwie turbosprężarki umieszczone sekwencyjnie generują 450 Nm momentu obrotowego. To jest naprawdę duża, duża wartość. Jak na pick-up to 400 spokojnie by wystarczyło, 450 robi wrażenie. Siedmiobiegowy automat, kolejna nowość, tego jeszcze nie było, chyba nie ma tego w żadnym pick-upie, żeby był 7 biegów, aczkolwiek znów nie pamiętam, jaki automat ma Wildtrak, tak czy inaczej Ford Ranger, ale chyba sześciobiegowy, można to sprawdzić. Tutaj 7 biegów, klasyczny automat, taki trochę zamulający, taki typowy dla terenówek, typowy dla pick-upów, taki przeciągający, że jak się wciśnie gaz, to on sobie się powoli rozpędza. To jest bardzo akurat fajna rzecz, dobra rzecz, zaleta w samochodzie terenowym, ponieważ w terenie potrzebujemy łagodnego dostarczania momentu obrotowego, płynnego ruszania, na przykład na piachu, jak chcemy ruszyć na piachu i nie zagrzebać się, no to lepiej, żeby to przeciągało i tak powoli ruszało, niż miałoby zrywać przyczepność, gdyby brutalnie łapało, na przykład jak automaty dwusprzęgłowe. Dlatego akurat to nie jest wada, aczkolwiek w trasie nie jest to też jakaś zaleta, bo jak ciskamy gazu, to no i to wiadomo, jak to wygląda. Tutaj 7 przełożeń pozwala myśleć o tym, że mamy lepszą dynamikę, bo no wiadomo, 7 to zawsze można skrócić niż 6 bardziej, takie ciaśniejsze te przełożenia, krótsze. Ale przede wszystkim to, na co można liczyć, to niskie zużycie paliwa i rzeczywiście jest ono dość niskie, bo nawet w terenie około 12-13 litrów na 100 km
To jeszcze nie jest istotne, ale w trasie, jadąc drogą krajową, zgodnie z przepisami, zgodnie z taką kulturą jazdy, tak jak wszyscy, to można zejść nawet poniżej 7 litrów na 100 km, aczkolwiek wszystko to jeszcze będzie sprawdzane, no bo tak jak mówię, samochód mam od wczoraj, testy spalania dopiero będą przeprowadzane, więc to jeszcze się okaże, ale na chwilę obecną według komputera poniżej 7 można zejść w trasie, średnio to jest mniej więcej 8 do 9 litrów na 100 km, z czego większa część to jest jazda miejska, więc nie jest źle. Myślę, że współczesne terenówki mogą się pochwalić naprawdę niskim zużyciem paliwa. Kolejne zmiany to wnętrze. Wnętrze jest bardzo przestronne. Deska rozdzielcza taka nowoczesna, równie dobrze mogłaby się znaleźć w nowym Pathfinderze, mogłaby się znaleźć w X-Trailu. Ten kształt zresztą jest dość podobny. To wszystko jest znane z innych Nissanów. To pasuje nawet do SUV-a. To, co tutaj mamy przed kierowcą, przed pasażerem z przodu, to jest naprawdę dobra półka. Wygląda to moim zdaniem lepiej niż na przykład w nowej Toyocie Hilux. Oczywiście materiały, no jak to w pick-upie, one nie muszą być fantastyczne, one muszą, nawet muszą być twarde, łatwiej wtedy umyć, jeżeli są ubrudzone. Dobrze wszystko spasowane, ja tak patrzyłem, to jest nawet chyba jeden z lepiej zmontowanych Nissanów i to jest fajne. Kolorowy wyświetlacz ekranu, kolorowy wyświetlacz komputera pokładowego, bardzo dużo funkcji, tak jak wszystkie osobowe Nissany. Stacja multimedialna ze wszystkim, co trzeba, w tym bardzo ważny, moim zdaniem, element, jeżeli jesteście klientami takiego auta, moim zdaniem ten samochód ma znakomitą rzecz. Jest to system kamer 360 stopni. Oczywiście to nie jest żadna nowość, to nie jest nic, czego bym nie znał, ale tak jak wszędzie jest to fajne, tak w pick-upie przydaje się, po prostu jest to fantastyczne rozwiązanie, no bo te 5,3 metra długości, jak zaczynamy tym manewrować, jak zaczynamy parkować, to naprawdę ten widok z lotu ptaka robi robotę i to jest fajna rzecz. Polecam naprawdę w tym samochodzie nawet dopłacić za ten system kamer 360 stopni. Nie ma tu jakichś asystentów jazdy, jedyny jaki jest, to jest taki ostrzegacz przed zbyt szybkim zbliżaniem się do przeszkody, jest pikanko, tak, gwiazdka i że mogę się z kimś zderzyć, to jest w zasadzie wszystko. Co jeszcze? Aha, jeszcze jeśli chodzi o wnętrze, jedna duża zmiana to oczywiście pokrętło reduktora. Zmieniamy już przełożenie, czy tryb jazdy z 2H na 4H zwykłym pokrętłem. System elektryczny oczywiście, elektrycznie włączamy również reduktor. Wiem, że puryści wolą dźwignię, moim zdaniem dźwignie już dzisiaj są bez sensu, to tak jakby równie dobrze, niech ci puryści sobie jeszcze kupią taki samochód ze sprzęgiełkami włączanymi z przodu ręcznie. Oczywiście, że to jest świetne rozwiązanie, jak katujemy w Rainforce Challenge na przykład samochód, ok, ale jak mamy zwykły samochód, który i tak 90% czasu zawsze spędzi na szosie albo i więcej, po co jakaś dźwignia? W ogóle nie rozumiem dźwigni. Poza tym dzięki temu, że nie ma dźwigni, jest miejsce na wygospodarowanie jakichś schowków. Tutaj mamy pod tą konsolą środkową, mamy tutaj duży schowek na jakiś tam portfel, telefon z gniazdem USB, z gniazdem AUX. Mamy dwa uchwyty na kubki, mamy w podłokietniku też schowek. Nie wiem, czy to widzicie, prawdopodobnie nie, ale Wam mówię. Mamy tutaj taki schowek typowy dla samochodów dostawczych. Tu można sobie wrzucić na przykład jakieś tam dokumenty, które się będą oczywiście odbijały później w szybie, jakiś tam portfel i takie tam rzeczy, dobra, nie będę wyciągał. To jest też dobre rozwiązanie, co ciekawe, tu można też sobie położyć telefon i od razu na przykład z gniazda 12V podładować. Co jeszcze z takich rzeczy? Wielofunkcyjna kierownica, standardowo. Wszystko robimy przyciskami, nie ma tu żadnych dźwigni, oprócz dźwigni automatycznej skrzyni biegów. Od razu na marginesie, nie, to nie jest jedyne gniazdo, jeszcze jest tutaj jedno gniazdo, więc spokojnie. Ogólnie kabina jest bardzo przestronna, ale ma jedną wadę, jedną dużą wadę moim zdaniem. Chociaż w pick-upach nie jest to standard, żeby była regulacja wzdłużna, czy jakaś w ogóle duża regulacja kolumny kierowniczej. W Fordzie Rangerze też jej nie ma. To jednak, kurczę, no, zobaczcie, taki zakres. To jest maks, jaki można wygenerować, no i nie ma przód-tył. W pewnym sensie to przeszkadza. No ja jakoś znalazłem sobie dobrą pozycję i mógłbym tak jeździć, aczkolwiek chciałabym jednak, żeby to było. No ale okej. Siedzimy też dosyć nisko przy podłodze, ale nie jest jeszcze tak źle. Nie jest jeszcze tak, że mamy nogi w górze, więc siedzi się dobrze. Wygodne są fotele. W ogóle Nissan
tego, o tym się nie mówi, nie pisze, nie, nikt się tym nie chwali, ale Nissan robi naprawdę porządne fotele. Przynajmniej mi, mojemu ciału odpowiadają, odpowiadały mi również w X-Trailu czy w Qashqai'u. Te fotele naprawdę są fajne, wygodne, proste, tutaj nie ma żadnego, nic jakiegoś specjalnego nie znajdziemy, ale są wygodne. Z tyłu siedzi się też bardzo wygodnie, znaczy może nie bardzo wygodnie, ale wygodnie, jak na pick-up, o to jest właśnie to ostrzeganie. Jak na pick-up jest dobrze, jest przede wszystkim bardzo dużo przestrzeni, ja mam 1,80 m i tak jak myślę spokojnie, jakbym miał 1,85 m, to też czułbym się tam dość dobrze. Miejsca na głowę jest sporo, bo mamy tak wyprofilowaną pod sufitkę, żeby akurat te głowy zmieścić. Dużo jest miejsca na kolana i kanapa jest całkiem wygodna, bo kanapa zazwyczaj w pick-upach jest tak pionowo, ma to oparcie. Tutaj jest dobrze, bo jest ono trochę pochylone i siedzi się całkiem nieźle. Oczywiście kolana trochę w górze, standardowo. Tyle jeśli chodzi o wnętrze. Teraz kolejne zmiany techniczne to silnik już powiedziałem, skrzynia biegów, napęd i zawieszenie. Zawieszenie to jest coś, co jest, można powiedzieć, rewolucją chyba w pick-upie, bo nie kojarzę, żeby jakikolwiek pick-up w Europie miał zawieszenie tylne na sprężynach. Na sprężynach, czyli tak naprawdę zawieszenie, które pracuje bardziej miękko, wybiera, jak to się mówi w cudzysłowie, wybiera nierówności takie te drobniejsze, bo resort to odpowiada na takie mocniejsze przeciążenia, prawda? Sprężyna potrafi wybrać te drobniejsze rzeczy. Poza tym sprężyna też lepiej pracuje w terenie, oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednio długa. Jest, też w terenie pomaga w uzyskaniu lepszej trakcji, no bo ona jest taka miększa i chętniej się poddaje. Natomiast układ jezdny Navary, przynajmniej tej naszej, to jest wersja Tecna, ta najbogatsza, wersja wyposażenia z najmocniejszym silnikiem, z wszystkim co trzeba. No to ta wersja jest tak zestrojona trochę inaczej, ona ma 18-calowe obręcze kół. Mimo wszystko opony oczywiście są duże, ale wersja Tecna i taka konfiguracja sprawia, że ten samochód jest taki, jak na pick-upa, jest nawet dość sportowy, bo owszem, jest nadal samochodem takim trochę gumowym, jak klasyczny pick-up, zresztą każde auto na ramię takie jest, każde auto na ramię też na wybojach tak trzęsie całą karoserię, nie czujemy tego, że pracuje zawieszenie, tylko pracuje cała karoseria, to właściwie pracuje cała rama. Ale ten układ jezdny chyba, ta tylna oś chyba sprawia, że samochód jest bardzo stabilny, bardzo posłuszny na zakrętach. Nawet na wybojach czujemy, że ten kontakt cały czas jest. Jednak sztywny most, mimo że on tam jest, to jednak sprężyna robi robotę. Robi robotę zwłaszcza na nierównych drogach. No i oczywiście przy takich zmianach kierunku ruchu samochód prowadzi się bardzo pewnie. Tylko że niestety Nissan trochę chyba za mocno poszedł w stronę szosy. Oczywiście nic tu nie jest zepsute, ale samochód jest jednak dość sztywny i jak na pick-upa nie mamy tego takiego poczucia, że ten samochód potrafi odbić, dobić, znaczy to zawieszenie, że się tak nie otwiera i nie zamyka tak miękko. Dla mnie nadal wzorcem jest Ford Ranger. Świetne zawieszenie ma też Toyota Hilux, ta nowa. Ta nowa jest naprawdę genialna, jeśli chodzi o układ jezdny, ale i właśnie Ford Ranger to jest dla mnie wciąż wzorzec, bo tam zawieszenie pracuje miękko, ale samochód jest stabilny. Zawieszenie ma bardzo duży skok, ale on się nie przychyla na nierównościach. Tu niestety Navara wszystko ok, ale nie czujemy tego dużego skoku. Ten skok jest taki trochę krótszy jakby. Te sprężyny zresztą też są dość krótkie. Ja je później pokażę, jak już wyjdę z samochodu. One nie robią jakiegoś dużego wrażenia. No i niestety podczas jazdy na dziurawych drogach, a zwłaszcza podczas jazdy, mówię to oczywiście o potężnych dziurach, ale zwłaszcza podczas jazdy drogami szutrowymi, gdzie mamy takie wyrwy, gdzie mamy wyboje i tak dalej, one są bardzo nierówne, tu nie czuć tej miękkości. Owszem, samochód jest niesamowicie stabilny, na zakrętach naprawdę kontrola nad tym samochodem genialna. Sportowy układ jezdny, można powiedzieć, w pick-upie to jest sportowy pick-up, ale niestety troszeczkę za twardo. No ja jednak lubię miękkie samochody, ale zwłaszcza miękkie lubię pick-upy. Te wszystkie taczki typu L200, typu poprzednia Navara, typu poprzedni Hilux, to wszystko to są takie taczki. A kurczę, pierwszy chyba Ford Ranger zrobił taki układ jezdny, który mi się marzy, czyli taki miękki z bardzo dużym skokiem, że jak wjadę w taką, powiedzmy, dziurę 10 cm z prędkością 90-100 na godzinę, to ja jej prawie nie poczuję. Jak wjadę w 20-centymetrową dziurę, to tylko będzie bum, bum i to wszystko. A tutaj niestety tego nie ma. Tu jest takie
tutaj już dwa razy dobiłem zawieszenie. W Fordzie Rangerze robiłem takie rzeczy na takich krótkich jazdach testowych, że ja nie wiem, chyba że ten samochód do tej pory, no, oczywiście seryjny, nie miał jak dla mnie takiego skoku zawieszenia. Toyota Hilux jest podobna, ale kurczę, Nissan Navara jest trochę taki zbyt sportowy. Ale uwaga, to, że zastosowano z tyłu sprężyny, to, że zrobiono taki nieco bardziej szosowy układ jazdy, to nie sprawia, że ten Nissan Navara nie jest już prawdziwym pick-upem z krwi i kości, który nie jest użytkowym samochodem, bo jest. Ładowność, najmniejsza ładowność, czyli takiej najwyższej specyfikacji, wynosi 1047 kg. To jest naprawdę znakomity wynik, bo to jest ponad tona w samochodzie z najcięższym silnikiem, najcięższą skrzynią biegów, w najcięższej konfiguracji z podwójną kabiną. Więc jest naprawdę bardzo dobrze. Masa przyczepy holowanej jest wyższa niż w Hiluxie, bo z tego co kojarzę, oczywiście znów nie jestem na 100% pewny, ale w Hiluxie jest chyba 3200, a tutaj mamy 3500 kg, czyli ta najwyższa masa przyczepy. Więc Navara wciąż jest samochodem użytkowym, wciąż jest w pełni użytkowym, ale lepiej się prowadzi na szosie. I teraz tak, co zrobił Nissan z nową Navarą? Nissan stworzył samochód idealnie, moim zdaniem, trafiający w potrzeby dzisiejszego klienta pick-upa. Klienta, który nie potrzebuje woła roboczego, takiego tylko i wyłącznie w teren, nie potrzebuje samochodu często w ogóle w teren, ale za to potrzebuje pick-upa z jakichś względów i chciałby, żeby ten pick-up prowadził się tak jak trzeba na szosie, no bo jeździ on praktycznie tylko na szosie, no i jego żona też czasami jeździ tym pick-upem i on by chciał, żeby ta żona czuła się bezpiecznie i on też by chciał czuć się pewnie w pick-upie, żeby jak wejdzie w zakręt troszeczkę za szybko, to żeby ta tyłek mu nie podskakiwał, że jak będzie jechał na pusto, i to jest też ważna uwaga, że dzisiejsza generacja, ta nowa generacja pick-upów, nowy Hilux, nowy Ranger, nawet L200, ale L200 jest jeszcze troszeczkę takim przestarzałym pick-upem, jeśli chodzi o konstrukcję zawieszenia, ale chociaż tym poliftowym jeszcze nie jeździłem, no ale też ta Navara, prawda, to są wszystko pick-upy, które wreszcie bardzo dobrze jeżdżą na pusto, bo wcześniej, kiedyś to było tak, że no pick-up jak był bez przynajmniej 500-kilogramowego ładunku, no to jeździł na pusto tak sobie. Dzisiaj pick-upy jeżdżą na pusto znakomicie, a ta Navara to w ogóle świetnie jeździ. Dlatego uważam, że to, co zrobił Nissan, to zrobił bardzo dobrą robotę. Ja mogę narzekać na to, że zawieszenie jest za twarde, ale dla większości osób będzie akurat idealne, bo ktoś może powiedzieć, o, jak buja ten pick-up. Ten nie buja. Naprawdę w ogóle nie buja. Z tyłu pięciodrążkowe zawieszenie. Po dwa wahacze wzdłużne, drążek Panharda do tego. Oczywiście stabilizator, więc to zawieszenie jest dość skomplikowane, ale ono naprawdę robi robotę na szosie. Dlatego no jeszcze silnik, bo w sumie to nie wspomniałem. Ten silnik ma 190... O jednej rzeczy nie wspomniałem. Ma 190 koni mechanicznych, ma 450 Nm, ale też jest bardzo oszczędny. I co więcej, potrafi naprawdę wcisnąć fotel. On ma tam niewiele, ponad 10 sekund do setki i on naprawdę potrafi dobrze przyspieszyć, ale pod warunkiem, że albo wcześniej sami zredukujecie bieg, albo no, musicie chwilkę zaczekać, aż ten bieg zostanie zredukowany, bo ten automat pracuje dość ospale, no i też przeciąga, ale jak już trzeba, to naprawdę silnik robi kawał solidnej roboty. Dobra, czy coś jeszcze? Chyba nie, więc pokażę Wam ten samochód teraz z zewnątrz. Idzie, naprawdę idzie. Od razu mówię, musicie mi wybaczyć takie lekkie bujanie obrazu, bo prawdopodobnie ono jest. Ja nie wziąłem niestety statywu, ponieważ to wideo jest takie troszeczkę spontaniczne. Ja nie wiedziałem, że je teraz będę kręcił. Tak wygląda nowy Nissan Navara. Moim zdaniem ładny samochód, naprawdę fajnie im się to udało. Przedni pas, mam wrażenie, jakby pochodził z Nissana Patrola. Przynajmniej styliści chyba czerpali troszeczkę z tego nowego Nissana Patrola, tego, który już niestety nie jest oferowany w Europie. Taki potężny, chromowany grill, lampy, cały przedni pas jakby, tak mi się kojarzy, może to tylko moje skojarzenie, ale takie właśnie ono jest. Samochód oczywiście oblepiony chromami, no bo jest to najwyższa wersja wyposażenia, ale wygląda dobrze, nie wygląda może tak imponująco, tak potężnie jak Ford Ranger z tym ogromnym grillem, no ale w końcu to jest samochód japoński, a nie amerykański. Z boku, jeżeli mogę się tak wyrazić, auto wygląda tak. Oczywiście duże progi, standardowo w takich bogatych wersjach wyposażenia.
duże progi, ładna linia nadwozia moim zdaniem, spoko, duże koła oczywiście, no i wielka klapa zbiornika paliwa. Swoją drogą zauważcie, że również Nissan Pulsar ma taką wielką klapę zbiornika paliwa, więc to chyba nie powinno dziwić. No i z tyłu tak, ogromne lampy. Klasyczny pick-up, można powiedzieć, no bo pick-upy to są właściwie wszystkie takie same, a różnią się tylko przednim pasem i tylnymi lampami. Kąt natarcia 30,4 stopnia. Kąt rampowy 22,2. Kąt zejścia 25,6, z tego co kojarzę. No i prześwit 223 mm, czyli odpowiedni, bo nie jest ani jakiś wielki, ani nie jest też mały. Jedna z najlepszych rzeczy w tym samochodzie, czyli ucho do holowania. I mówię tu całkiem poważnie, bo Nissan Pickup, właśnie Nissan Navara, poprzedniej generacji tego nie miał. Przynajmniej nie miał tego samochód, który ja testowałem. Co ciekawe, byliśmy na premierze nowego Hiluxa i tam tak w luźnych rozmowach z technikiem z Toyoty zapytaliśmy, dlaczego w pick-upach nie montuje się ucha holowniczego z tyłu. No i pan technik z Toyoty powiedział coś takiego: no bo zazwyczaj pick-upy są wyposażone w hak holowniczy, więc nie ma potrzeby. No okej, a jeżeli nie są wyposażone i trzeba je wyciągnąć, albo one muszą kogoś pociągnąć, kurczę, masz wielkiego pick-upa, który waży 2 tony, a nie możesz pociągnąć osobówki, no bo co, zaczepisz linę o most? Nissan chyba znalazł ten mankament współczesnych pick-upów i zrobił ucho holownicze. A teraz tak, jeszcze bardziej na poważnie, czyli sprężyna. Sprężyna w tylnym zawieszeniu pick-upa. Totalna nowość, rewolucja techniczna. No cóż, no ktoś musiał iść tą drogą. Niedługo pewnie w następnej generacji już będą niezależne zawieszenia. No cóż, no to świat idzie do przodu, prawda? Fajnie, fajnie, że jest ta sprężyna, bo naprawdę samochód prowadzi się pewnie. Widać również stabilizator tutaj. Mamy stabilizator. Mamy także drążek Panharda. O tutaj, to jest ten drążek Panharda. Wiem, że nie każdy wie, co to jest drążek Panharda. To jest coś takiego, żeby tylny most nie bujał się na boki. A jak się miałby bujać, to właśnie przeciwdziała temu drążek Panharda. No i tam podłużne wahacze, to już nie będę Wam pokazywał, bez sensu. A tak mniej więcej wygląda prześwit realnie. I ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, czyli tylny spoiler, bez kitu. No, Nissan Navara, Nissan zrobił w pick-upie spoiler. Czemu nie? No zobaczcie, jaki sportowy pick-up. A tak całkiem na poważnie, to chciałem Wam pokazać skrzynię. Pokażę Wam może w ten sposób. Skrzynia wygląda tak. Żadnego ciekawego oglądania tutaj nie ma, prawda? No skrzynia jak skrzynia. Już chyba bardziej interesujące są te takie zaczepy, ucha holownicze, nie holownicze, tylko ucha do montażu, jakieś taśmy do przyczepiania bagażu i tak dalej. Tu sobie odkręcamy. Teoretycznie sobie przesuwamy, ale w praktyce można sobie przesuwać. No to się coś tam musiało zablokować, bo inne przesuwałem się bez problemu. No i może jeszcze rzut oka na kabinę z tyłu. Fotel kierowcy jest ustawiony tak, jakbym, tak jak jeżdżę. Fotel pasażera troszeczkę rozłożony, żeby nie przeszkadzał kamerze, która była zamontowana wcześniej podczas jazdy. Zobaczcie, tu jest bardzo dużo przestrzeni na nogi i dużo przestrzeni na głowę, aczkolwiek tu nie zobaczycie chyba tej wyprofilowanej podsufitki. Może będzie widać. Generalnie auto z tyłu naprawdę niezłe, jak na pick-upa, bardzo dobre.